teraz porozmawiamy troszeczkę o literaturze, ponieważ to, co się dzieje tam, na dole, w kopalni, to oczywiście oddziałuje na wyobraźnię. I ludzie musieli sobie też uzmysłowić, przed tym jak to zbadali dokładnie, skąd jest ten węgiel, jak on wyglądał, jak on powstawał, musieli sobie wyobrazić, mieli pewne wyobrażenia i tak też właśnie będziemy rozmawiać o literaturze. To jest takie, tytuł wystąpienia bardzo ładnie określa, więc ja go przeczytam. Potwory z karbonu, czyli ilustrowana historia naturalna Śląska. No bo kiedy ktoś wziął do ręki kawałek węgla, a w nim było coś odciśniętego, jakaś skamieniałość, no to to działało na wyobraźnię. Skąd się to wzięło? Jak to się stało, że to się tam właśnie pojawiło? I o tych wszystkich wyobrażeniach i odtwórczych sytuacjach w literaturze opowie nam pan profesor Tomasz Kaliściak, Uniwersytet Śląski, Wydział Humanistyczny. Pan profesor jest historykiem literatury XIX wieku, znawcą właśnie tego typu dzieł kultury, a także prywatnie, to już pewnie pan profesor się pochwali, jest, powiem tylko tyle, zdradzę, że jest styk na linii literatury i tych wszystkich skamieniałości, tych, że tak powiem, kamieni, które się gdzieś tam nisko znajdują. Panie profesorze, zapraszam na scenę. Dziękuję za przedstawienie. Pozwolicie państwo, że sobie tutaj tak z boku usiądę i najpierw zainstaluję pewne obiekty, o których będę mówić w trakcie tego wystąpienia. Po wykładzie można będzie podejść i je zobaczyć. Ja je tutaj na razie tak ładnie wyłożę. Zdaję sobie sprawę, że z daleka ich nie widać, ale są również zdjęcia w prezentacji, więc wszystko w dokładnych szczegółach państwo zobaczycie. Bardzo dziękuję za to przedstawienie. Tutaj właściwie dopowiem, że oprócz tego, iż jestem humanistą, literaturoznawcą, historykiem literatury polskiej, to prywatnie również interesuję się paleontologią i jestem od 20 paru lat kolekcjonerem, zbieraczem skamieniałości. Jak pewnie państwo zauważyliście, zmodyfikowałem nieco tytuł tej opowieści, ponieważ geologia nie zawsze respektuje podziały administracyjne. W moim wystąpieniu będzie chodziło głównie o górnośląskie zagłębie węglowe, które rozciąga się od wschodniej Małopolski poprzez zagłębie Górny Śląsk aż po Czechy. Pojawią się też przykłady z dolnośląskiego zagłębia węglowego. Na początek chciałem powiedzieć o inspiracjach. To były właściwie dwie książki. Pierwszą z nich widzicie państwo tutaj. To książka profesora George'a McGee, Karbońskie olbrzymy i masowe wymieranie świat epoki lodowcowej w późnym paleozoiku. Książka ukazała się 2 lata temu w Columbia University Press i jest bardzo ciekawą, popularno-naukową książką poświęconą zjawisku gigantyzmu, o którym dzisiaj będę mówić. Mam nadzieję, że ta książka wkrótce zostanie szybko przetłumaczona na język polski, bo jest niezwykle ważna także dla naszej regionalnej kultury. Jak widzicie państwo, już wstęp tej książki zaczyna się właśnie tak sensacyjnie, prawda? Jak z jakiegoś filmu grozy. Wyobraź sobie życie w świecie, w którym owad podobny do ważkiej rozpiętości skrzydeł mewy przelatuje nad twoją głową. Po ziemi pełzają wielonożne wije o długości małego samochodu. Drugą niezwykle ważną, inspirującą księgą był historyczny właściwie traktat XVIII-wiecznego przyrodnika, Ślązaka, Niemca, Georga Antona Folkmana, Silesia Subterranea, czyli Podziemny Śląsk, bo tak należałoby przetłumaczyć ten łaciński tytuł. Ja zaczerpnąłem z tej księgi właściwie tą metaforę podziemnego królestwa, w którym właśnie ukryte są różne skarby historii naturalnej, minerały, skały, skamieniałości, artefakty. Ja będę oczywiście wydobywać różne ciekawostki właśnie jakby z tego śląskiego podziemnego królestwa, więc chciałem przypomnieć właśnie o tej niezwykle ważnej dla naszej regionalnej historii księdze, w której znajdują się właściwie pierwsze ryciny ukazujące skamieniałości znalezione właśnie na Śląsku, w tym skamieniałości roślinne, karbonu. Tu możemy wyróżnić oczywiście paprocie, widłaki, skrzypy. Tu kolejna. Tych rycin jest kilkanaście, ja wybrałem tylko dwie
najciekawsze. Niestety nie widzicie Państwo źródła, ale to właśnie są ryciny pochodzące z Silesia subterranea. Takie krótkie wyjaśnienie. Dlaczego potwory? Wymieniłem właściwie 5 takich cech, które tą potworność jakoś definiują. Po pierwsze, wspomniano już przeze mnie gigantyzm, czyli olbrzymie rozmiary kopalnych gatunków. Jest to zjawisko wciąż naukowo badane, wieloaspektowe, jest wiele przyczyn, które na to wskazują. Dobór naturalny, warunki klimatyczne, atmosferyczne, niska zawartość tlenu, wysoka zawartość dwutlenku węgla w karbońskim powietrzu. To jest bardzo wieloaspektowe zjawisko. Druga sprawa to szczątkowość zapisu kopalnego i związana z nim tajemniczość wyglądu tych skamieniałości. Zawsze jednak znajdujemy skamieniałości we fragmentach, prawda? Rzadko kiedy zdarzają się całe organizmy. Trzecia sprawa to hybrydyczność kształtów i wzorów. Bardzo często widać, że te skamieniałości nie zawsze na pierwszy rzut oka mogą przypominać roślinne lub zwierzęce, że one bardzo często sprawiają bardzo mylne wrażenia. Czwarta sprawa, raczej odnosząca się do takiej psychologii percepcji, czyli hiperbolizacja, skłonność ludzkiego umysłu do wyolbrzymiania różnego rodzaju znalezisk, obrazów. No i ostatnia, kulturowy aspekt, czyli mitologizacja tego zapisu kopalnego. Bardzo często, znaczy skamieniałości znajdowano od dawien dawna, już od starożytności. Nie zawsze potrafiono je właściwie odczytywać, natomiast no, one bardzo często służyły jako no, takie jakby przyczynki do różnego rodzaju mitów, prawda? I te wszystkie olbrzymy, cyklopi, harpie, gryfy, bazyliszki, smoki, a także jednorożce, którego Państwo tutaj widzicie, właśnie bardzo często były no, efektem tej mitologizacji zapisu kopalnego. Bardzo ciekawą historią jest właściwie przypadek niemieckiego filozofa Leibnica, znanego matematyka, który w dziele Protogea właściwie no, stwierdził, że jednorożce istniały i że przedstawił nawet prawdopodobny wygląd tego jednorożca. Potwora, jak Państwo zobaczycie, jest on do niczego niepodobny. Jakie rośliny rosły w karbońskim lesie? Tutaj właściwie bardzo krótkie przypomnienie. No to są oczywiście kopalne widłaki olbrzymich rozmiarów, skrzypowe, tutaj kalamity, klinolisty, paprotniki, paprocie właściwe, czyli zarodnikowe, które przetrwały do dzisiaj, oraz nasienne, które wymarły, bogactwo form, drzewiaste, krzewa, pnącze, liany, rośliny płożące, zielne. Ciekawą grupą są kordaity, rośliny o pokroju drzewiastym, które, jak się uważa, dały początek drzewom nagozalążkowym. Są także pod koniec karbonu w zapisie kopalnym obecne rośliny miłorzębowe. Tutaj odnotowany jest jeden rodzaj, o tym jeszcze za chwilkę powiem. Taką ciekawostką jest również walchia, czyli najstarsze drzewo szpilkowe znane z zapisu kopalnego. Ono pojawia się na przełomie karbonu i permu. No, częściej spotyka się go rzeczywiście w permie. Jeśli chodzi o mieszkańców karbońskiego lasu, no to już tutaj ta bioróżnorodność zapisu kopalnego jest tak wielka, że nie jestem w stanie jej ogarnąć. Wymieniłem właściwie takie najważniejsze grupy. Na lądzie oczywiście panują pajęczaki, owady, różnego rodzaju skorpiony, wije, rybiki, jętki, ważki, karaczany, ale także płazy i gady ssakokształtne, synapsydy, gady właściwe, na przykład rodzaj Holonomus. W wodzie z kolei oczywiście panują ryby, rzecz jasna, ale również mniejsze organizmy, jak na przykład ramienionogi. Tutaj warto przypomnieć, że jest taki gatunek ramienionogów Gigantoproductus gigantoides. Jak Państwo widzicie, ta gigantyczność jest tutaj dwukrotnie powtórzona, ale jest to rzeczywiście największy właściwie gatunek, rodzaj ramienionogów, który znany jest z zapisu kopalnego i żył właśnie w epoce karbońskiej. Tutaj macie Państwo taki przykład pokazujący proporcje. Z mojej lewej strony jest wysoki lepidodendron, po prawej stronie kalamit, czyli skrzyp. Lepidodendrony osiągały wysokość do 40-50 metrów wysokości, kalamity były nieco niższe, 20-30 metrów. Tutaj z kolei taka porównawcze zestawienie fauny, typowej fauny karbońskiej. Widzimy, że wije są tutaj porównane z aligatorem, wielkie skorpiony z owczarkiem niemieckim, a wielkie ważki oczywiście z mewą czy rybitwami, prawda?
No, drodzy Państwo, te wszystkie karbońskie stwory bardzo, bardzo oczywiście inspirowały wyobraźnię. Nie zawsze potrafiono właściwie je odczytać. Ponoć, jak krążą górnicze legendy, w każdej mniejszej nawet kopalni można było odnaleźć starego górnika, który opowiadał fantastyczne historie o podziemnych stworach i potworach, jaszczurach, gadach. Nie wiadomo właściwie, co się za nimi jeszcze mogło kryć. Bardzo ciekawym przykładem artystycznym jest malarstwo Ludwika Holesza, reprezentanta malarstwa nieprofesjonalnego, samorodnego, który był górnikiem, pracował w kopalni Moszczenica i stamtąd przywoził znalezione skamieniałości, które kolekcjonował w domu i które zainspirowały go do odtworzenia tego karbońskiego krajobrazu. Widzicie Państwo, że te obrazy są niezwykle kolorowe, właściwie przejaskrawione, jeśli chodzi o kolorystykę. Są tutaj różne gatunki roślin i zwierząt. Pytanie, co robią na tych obrazach różnego rodzaju smoki, czy dinozaury nawet, jeśli można tak powiedzieć. No one oczywiście prawdopodobnie brały się stąd, że skamieniałości, które można znaleźć w zapisie kopalnym, jak na przykład lepidodendron, znany już właściwie z początku XIX wieku, jak Państwo widzicie, przypomina właściwie do złudzenia skórę jakiegoś gada, prawda? Te łuski romboidalne kształtem, to oczywiście miejsce po odpadnięciu liści tych kopalnych widłaków. One rzeczywiście mogą przypominać łuski skamieniałego krokodyla, jaszczura lub też ryby, prawda? I bardzo często są z nimi po prostu mylone, więc jest to w pewnym sensie odpowiedź na pytanie, dlaczego te dinozaury znajdują się na obrazach Holesza, czy też w mitologii śląskiej mnóstwo smoków. Tutaj przykładowe okazy z mojej kolekcji, ukazujące właściwie ten charakterystyczny dla lepidodendronów wzór. Rzeczywiście można pomylić się, prawda? I można sądzić, że to jest jakiś wąż lub też inny potwór, tak? Tutaj z kolei sygilaria, która troszeczkę różni się od lepidodendronów kształtem tych poduszeczek liściowych. One są w kształcie takich kwadracików, takich pieczątek. Zresztą ta nazwa posłużyła potem do takiego polskiego odpowiednika. Mówi się o sygilarii, że to pieczęciowiec, prawda? Bardzo ciekawą rzeczą są oczywiście miłożębowate, które pojawiają się z końcem karbonu. Tutaj Państwo macie przykład rodzaju ginkofyllum, którego liście, jak twierdzą paleobotanicy, mogły osiągać długość do 40 centymetrów. My znamy współcześnie tylko jeden gatunek miłożębowych, czyli ginkgo biloba, miłożąb dwuklapowy, którego listki nie są oczywiście tak duże. Tutaj mamy rzeczywiście jedną z pierwszych roślin nagozalążkowych, no, potomek, prawda, współczesnego miłożębu. Tutaj kolejna ilustracja. Oczywiście potwory nie zawsze muszą być duże, drodzy Państwo. I tutaj chciałem przedstawić Państwu pewną tajemniczą roślinę, którą nazwałem przybyszem z kosmosu, trochę zabawnie na potrzeby tego wystąpienia. Okazy aflebi, bo są to liście aflebiowe, udało mi się znaleźć wielokrotnie w Siemianowicach Śląskich. Początkowo w ogóle nie wiedziałem, co to jest. Jakiś taki postrzępiony wzór przypominający jakiegoś kleksa, być może nawet trochę robaka, pająka, nie wiadomo co. Oczywiście im dłużej zacząłem się wczytywać, no to dowiedziałem się rzeczywiście, że to są bardzo ciekawe i rzadkie w zapisie kopalnym skamieniałości, przedstawiające listki aflebiowe, stąd nazwa gatunku Aflebia adnascens. Jest to gatunek generatywny, związany z paprocią Pecopteris plumosa, z drzewiastą paprocią. Jest po prostu gatunek generatywny w tym sensie, że jest po prostu częścią tej rośliny, nie osobną rośliną, ale po prostu jej fragmentem. I oczywiście w historii paleobotaniki, jeśli chodzi o aflebię, panowało ogromne zamieszanie. Widzicie Państwo tutaj wiele różnych nazw nadawanych w różnych momentach historycznych, ponieważ do końca nie wiedziano, co to jest za roślina.
i panowały różne hipotezy dotyczące jej klasyfikacji. Na początku sądzono, że jest to paproć pnąca, niektórzy uważali, że jest to pasożyt lub epifit rosnący na tej roślinie, albo wodorost, wątrobowce, przylistek. No właściwie dopiero po kilkudziesięciu latach, gdzieś na początku XX wieku, paleobotanicy zgodzili się, że jest to prawdopodobnie listek przybyszowy, czyli naturalny element anatomiczny tej rośliny, który pojawia się na pędzie i ochrania no, rozwijające się listki paproci. Taka była jego funkcja. Sama nazwa też jest ciekawa, bo aflebia pochodzi od greckiego aflebos, czyli bez żył. Jest to rzeczywiście cecha, która posłużyła za nazwę tej skamieniałości, ponieważ rzeczywiście w powiększeniu nie widać unerwienia tego listka. Czesi używają słowa bezżylkowiec, w określeniu do aflebii. No my w języku polskim nie mamy takiego określenia, ale możemy spróbować, nie wiem, bezżyłkowiec. Ja osobiście wolałbym bezżyłkę. W ususie języka polskiego istnieje natomiast słowo bezżyłowiec, ale on odnosi się do człowieka, u którego pielęgniarka nie może znaleźć żyły, żeby się w nią wkuć. Co jeszcze bardziej jakby przypomina mi właśnie, jakby przywodzi na myśl, że aflebia jest po prostu jakąś kosmitką. W stanie kopalnym najczęściej właśnie spotyka się ją przyczepioną do głównego pędu. Walter Gotthard wzmiankował taki okaz Pecopteris plumosa z przyczepionymi aflebiami. Został on znaleziony w kopalni Radzionków. Tutaj Państwo macie pierwszą właściwie fotografię olbrzymiego okazu ulistnienia paproci Pecopteris plumosa z obecnymi po prawej stronie w powiększeniu niewielkimi listkami aflebiowymi. To jest właściwie koniec XIX wieku. Oczywiście karbońskie potwory to nie tylko rośliny, ale także zwierzęta. Nie jestem w stanie całego tego podziemnego śląskiego państwa tutaj zaprezentować. Wybieram tylko okazy historyczne, najbardziej znane. Tutaj macie Państwo okaz znaleziony w kopalni Alfred koło Siemianowic Śląskich, opisany pod koniec XIX wieku przez Fernanda Romera, niemieckiego geologa pracującego na Uniwersytecie we Wrocławiu. Okaz oczywiście zaginął, znaczy nie oczywiście, okaz zaginął w trakcie II wojny światowej i znana jest tylko fotografia, niezbyt dokładna zresztą. No oczywiście słynnym potworem jest również pająk z Mysłowic. Został on znaleziony w latach 60. XIX wieku między Katowicami a Mysłowicami. Jest fragmentem konkrecji syderytowej, przedstawia jednego z najstarszych pająków. Tutaj z kolei inny pająk, Antrachomartus, znaleziony no właśnie na terenie Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego koło Nowej Rudy, inny gatunek. Bardzo ciekawymi organizmami zwierzęcymi są mieczogony, odnajdowane w warstwach karbońskich. To były zwierzęta prawdopodobnie słodkowodne. Belinurus silesiacus został przez Remera po raz pierwszy opisany właśnie w 1983 roku. Został znaleziony na obszarze kopalni Grafin Laura Grube w Chorzowie. Natomiast oczywiście skrzypłocze są znane współcześnie ze współczesnych znalezisk, które odnajdowane były jeszcze do niedawna w Sosnowcu, w Klimontowie, na zwałowiskach kopalnianych, w takich właśnie konkrecjach syderytowych, czyli takich bułach, które trzeba było rozbić, żeby zobaczyć, co jest w środku. Były różne rzeczy, ale jednym z ciekawostek są właśnie mieczogony oraz skrzydła rozmaitych owadów latających, tutaj ważek. Konkrecje syderytowe z Sosnowca były szeroko badane także przez paleontologów z naszego uniwersytetu, znaczy z Uniwersytetu Śląskiego. No, absolutnym bohaterem karbońskich potworów są wije, zwłaszcza te ogromne, z rodzaju Artropleura armata. Znajdowane w zapisie kopalnym jedynie są fragmenty pancerzy tych owadów. Rzadko kiedy są większe partie znajdowane. W Polsce znajduje się je dość rzadko, chociaż na obszarze Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego Ferdynand Remer znalazł kilka takich przykładów. Tutaj macie Państwo współczesny wygląd, właściwie rekonstrukcję tych wijów, które znajdują się w
Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jeśli chodzi o kręgowce, no to oczywiście takim najbardziej spektakularnym okazem jest Dadeosaurus, czyli płaz z grupy synapsydów, który został znaleziony na początku XX wieku niedaleko Nowej Rudy. W dwóch częściach właściwie, bo to był odcisk pozytywowy i negatywowy. Ten holotyp zaginął w trakcie II wojny światowej, został odnaleziony jednak w 2008 roku i obecnie wygląda mniej więcej tak. Oczywiście rzeczą niezwykle ciekawą, jeśli chodzi o uzmysłowienie sobie potworności rozmiarów roślin i zwierząt, jest zjawisko bardzo często spotykane w kopalniach, tak zwane stojące pnie. Tutaj po lewej stronie macie Państwo grafikę ukazującą pień lepidodendrona, który został w całości odnaleziony w pokładach kopalni Sfina, czyli Sfino w Ostrawie w Czechach. Po prawej stronie z kolei stojące pnie lepidodendronów w Saint-Étienne we Francji. To były bardzo częste zjawiska, bardzo osobliwe, wzbudzały ogromne zainteresowanie. Powstały prawdopodobnie dlatego, że zostały nagle w sposób na skutek jakiejś katastrofy zakopane. Tutaj kolejny przykład, z kolei mamy tutaj opis z początku XIX wieku brytyjskiego geologa, który obserwował jedną właśnie z takich czeskich kopalni, gdzie no, in situ można było zauważyć takie stojące pnie widłaków. Co ciekawe, porównał je do pałaców włoskich dożów i uważał w ogóle, że skały są w pewnym sensie rodzajem takiej księgi, w której przechowywane są właśnie naturalne zielniki, rośliny i tak dalej. Bardzo ciekawy, poetycki w gruncie rzeczy opis. My możemy też pochwalić się takimi odkryciami, między innymi stojące kalamity w Brynowie w 1973 roku zostały odkryte w cegielni. Ponad 70 sztuk zachowanych właśnie ośródek kalamitów dochodzących do długości prawie 2 metrów. Został też znaleziony jeden pień sygillarii, prawda? Więc te okazy zostały opisane. Jest ich oczywiście więcej, ale ja skupiłem się na tym odkryciu. Tutaj przykładowe ośródki kalamitów, które pochodzą z moich zbiorów. No, pytanie, czy człowiek rzeczywiście mógłby się znaleźć w karbońskim lesie? Zawsze człowiek chyba o tym marzył, tak mi się wydaje. Możliwe jest to tylko w fantazji niestety i najczęściej te fantazje obecne są w literaturze XIX wieku. Jedną z pierwszych właściwie powieści, która ukazuje taką wędrówkę do karbońskiego lasu, jest Podróż do wnętrza ziemi Lewisa Verna, która ukazuje właśnie grupę dwóch naukowców, profesora Lindenbrocka z jego kuzynem, którzy właśnie mają okazję zobaczyć jakby to spektakularne widmo karbońskiego lasu, monstrualnych rozmiarów, lepidodendrony, sygillarie. Co ciekawe, zostały one porównane do monstrualnych kaktusów, właśnie dlatego, że te łuski jakoś tak sterczały zgodnie z tą wyobraźnią, którą przedstawia Verne. Inspirował się on dziełem Louisa Fugiera, Lettre avant deluge, takiej rozprawy bogato ilustrowanej przez znanego grafika Edwarda Rue. Tutaj macie Państwo wygląd karbońskiego lasu. Tutaj jest z kolei fauna morska z okresu karbonu. Tutaj przedstawiam natomiast pierwszą polską powieść paleontologiczną z końca XIX wieku, która miała wiele wydań. Jej autorem jest przyrodnik, taki samouk właściwie, Lech Majewski. Powieść nazywa się Profesor Przedpotopowicz i opowiada o takiej podróży trzech młodych mężczyzn. Jeden z nich jest profesorem i wybierają się na taką wyprawę w głąb ziemi. Ta powieść rzeczywiście została wzorowana na powieściach Juliusza Verna, ale tak sobie wędrują od Kambru poprzez Ordowik, Sylur, Karbon, Perm, aż do współczesności, rzecz jasna, a nawet w przyszłość, prawda? I jeden z rozdziałów poświęcony jest właśnie przyrodzie karbońskiej. Widać tutaj, zwłaszcza na tej ilustracji po prawej stronie, jak walczą dzielnie z królem epoki węglowej, Antrokozaurusem, czyli no właśnie nazwanym trochę archaicznie takim skrzekogadem. To oczywiście jest taki najbardziej sensacyjny moment w tym rozdziale poświęconym epoce karbońskiej.
No, jeden z najbardziej chyba znanych opisów Karbońskiego Lasu wyłania się z powieści Stefana Żeromskiego, którą chyba znamy wszyscy, czyli z Ludzi Bezdomnych. Tomasz Judym, który wędruje na Śląsk i Zagłębie, by przyjrzeć się warunkom socjalnym górników pracujących w kopalniach, ma okazję zobaczyć, doznać właściwie jakiegoś metafizycznego wglądu w ten Karboński Las. I widzi właściwie, że te skamieniałości podziemne ożywają. To są olbrzymie paprocie, skrzypy, straszne widłaki, sigilaria, odontopterydy, lepidodendrony, te wielkie potwory. Ja podkreślam specjalnie te określenie, żeby Państwo zobaczyli, że rzeczywiście postrzegano te istoty żyjące jako potworne. Ja znalazłem też bardzo ciekawy, zabawny, przyznacie Państwo, fragment w romantycznej powieści węgierskiego pisarza Maurycego Jokaja w Czarnych Diamentach, powieści poświęconej zresztą węglu, wydobyciu węgla. Tam lepidodendron jest przedstawiony właśnie jako dziwaczne drzewo, które zda się złożone jest z samych kocich ogonów grubości człowieka, prawda? Więc chyba trudno sobie wyobrazić takie wielkie kocie ogony zwisające z drzewa. Ale no w różne sposoby wyobrażano sobie lepidodendrony i najczęściej używano właśnie zwierzęcych porównań, prawda? Czyli nie tylko gady, ryby, ale także koty, tak. Ostatnią z powieści, o której chciałbym wspomnieć, jest nie to, ta Księga Tajemna Tatr. Jest to powieść poświęcona właściwie przygodom takiej no właśnie XIX-wiecznej cyganerii artystów, którzy podróżują sobie po Tatrach. Tatry są oczywiście takim miejscem mistycznym, bo są archipelagiem wysp oblanych Morzem Fliszowym. I właśnie te wyspy porośnięte są bardzo różnorodną roślinnością. Roślinność współczesna miesza się z roślinnością kopalną, ale oczywiście dominuje puszcza lepidodendronów, prawda? Czy człowiek mógłby przeżyć w Karbońskim Lesie? Wyłania się jakby takie podstawowe pytanie, na które odpowiedź brzmi nie. Człowiek nie mógłby przeżyć w Karbońskim Lesie. I największym potworem, potworem numer jeden tej prezentacji jest klimat, który wtedy panował. Wysokie temperatury, wysoka wilgoć powietrza, wysoki poziom dwutlenku węgla zupełnie nie nadawałby się do tego, żeby można było oddychać płucami. Po prostu te rośliny, niczym wielkie maszyny, przetwarzały ogromne ilości dwutlenku węgla, wydzielając oczywiście tlen, magazynowały ten węgiel w swoich ciałach, które potem były grzebane w ziemi. Oczywiście no, rośliny karbońskie dały ogromny impuls ewolucyjny do rozwoju właśnie istot oddychających płucami, prawda? Ponieważ zwiększyły ten poziom tlenu. Książka profesora McGee, o którym wspomniałem na samym początku, kończy się bardzo zabawną konkluzją, dającą dużo do myślenia. Przedstawia ona właśnie lokomotywę parową jako symbol rewolucji przemysłowej, która została uznana za takie symboliczne wcielenie karbońskiego potwora, ale doby antropocenu, czyli współczesności. Co ciekawe, ta seria lokomotywy amerykańskiej została nazwana mastodont. Oczywiście mastodont jest potworem z trochę innej, bliższej nam oczywiście epoki. Mastodonty wymarły z początkiem Holocenu, ale interesujące jest właściwie to zestawienie, które pokazuje, że właściwie no, ta paleontologiczne inspiracje w jakimś sensie odzwierciedlają się również jakby w tych najbardziej spektakularnych obiektach inżynieryjnych. No, dzisiaj oczywiście nie zobaczymy lokomotywy parowej na torach i w ogóle lokomotywa parowa sama w sobie jest takim dinozaurem na torach, prawda? Więc powinniśmy się być może zastanowić nad tym, czy z jakimi potworami dzisiaj powinniśmy się zmierzyć, ale to jest pewnie opowieść na inną okazję. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Uśmiecha się do Państwa sympatyczna Aflebia, którą możecie Państwo po wykładzie zobaczyć tutaj właśnie przed Wami, niewielkie płytki łupka węglowego z tym właśnie ciekawym okazem. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy bardzo, pan profesor Tomasz Kaliściak.